Cześć, cześć! Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w recenzji, unboxingu pozłacanego kieszonkowego tarota, któregoż to wygrałam. Konkurs był ogłoszony przez wydawnictwo Synergy Polska. Jest to wydawnictwo, które właśnie tego tarota wydaje. No, wzięłam swój jeden z pozłacanych, dlatego że mam i angielską wersję. Teraz się trochę świeci, będzie się Wam odbijało, ale to się zaraz polepszy, bo ściągnę folię. Wzięłam do porównania z laty tarot czeską wersję, taką znalazłam na podorędziu. Ta czeska wersja jest w twardym pudełku, ale to jest ta duża wersja tarotowa z książką. Ja ją mało używam, bo ja jestem kolekcjoner kart, także w ten sposób. Tutaj sobie odłożymy pudełko z laty tarot i słuchajcie, mam nóż i będziemy unboxingować tego małego tarota. Ja uwielbiam Marchettiego. Marchetti jest dla mnie, no i lubię jego estetykę wykonania rysunków na kartach. Bo każdym tarotem da się powróżyć, ale miło jest w momencie, kiedy my sobie tutaj jakieś ładne talie swoje ulubione wybieramy. Słuchaj, no pudełko się złoci. O, przepraszam, statyw. Pudełko się złoci, natomiast ja z małych talii Marchettiego posiadam jedynie Tarot of Dreams, ale ja go lata temu sprowadzałam z Ameryki, także przez w ogóle życzliwość Waszą też, bo sama to bym nie sprowadziła. Słuchajcie, pudełko jest z twardego kartonu i mamy je wysuwane. Ono dlatego jest porównywalnie duże ze złotym tarotem, dlatego że książka tutaj tego pozłacanego tarota, książka pozłacanego tarota jest objętości sporej, ale tak jak się spodziewałam, wersja kieszon, ale maleńkie, słuchajcie, że też nie, ale piękne, że też nie mam do porównania, to są nawet mniejsze karty niż karty do gry, do pokera, brydża albo innych rzeczy, no są po prostu cudne. Książka, widzę, jest po polsku, oczywiście Marchetti, Barbara Moore, współpraca. I powiem Wam, że książka jest wydana dosyć ładnie, bo zobaczcie nawet na rysunki, cieniusieńki papier, nawet druk prześwituje, ale dosyć wyraźne litery. No i sama książka ma, jaki piękny paf, piękne rysunki. Sama książka ma 143 strony, także sporo się zmieściło, oczywiście opis kart, a jednocześnie jakieś tam z tyłu drobne rozkłady. No ja się na książkach już nie skupiam przez lata praktyki, to wiecie jak to jest, ale oczywiście z chęcią ją przejrzę, przewodnik po kartach, czyli początkująca osoba też może sobie pozwolić na zakup tej talii. Ona w przedsprzedaży, z tego co widziałam, to chyba kosztuje 39 zł, a w normalnej cenie 59, jakoś tak. Miałam ją zamówić, ale że wygrałam, to nie zamówiłam. Jest po prostu piękna i cudna. Książka zrobiona bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba, dlatego że nawet właśnie te takie detale jak sowy, pszczoły, osy, no mamy każdą kartę też biało-czarną co prawda, ale widzimy jaka to jest karta. Także naprawdę ładnie wydana. No i piękne są maleńkie, słuchajcie, tutaj macie wizytówkę, macie kod kreskowy, jeżeli ktoś chce sobie zeskanować i popatrzeć, zwyczajnie macie media społecznościowe Synergy Polska, także super. Ja, wiecie, ja jestem fanką tarota, więc ale piękne, no zobaczcie jakie one są małe, one nawet jeżeli chodzi o karty do gry, to są mniejsze niż te karty do gry, takie zwyczajne, zwyczajne. To jest naprawdę wersja kieszonkowa. Będę musiała sobie maleńki woreczek do maleńkich karcioszków uszyć. Nie są pozłacane na brzegach, ale patrzę, że no słuchajcie, są wyraziste kolory, jest całkiem niezły druk. Zobaczymy jak będzie w jakości papieru, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że czasem cienkie karty mają lepszą jakość papieru niż grube i mniej się zużywają. To tak z doświadczenia. Ale po prostu rewelacja. Tutaj mamy coś, co wygląda na coś, co można chyba i tak ząbkamy po prostu. O, znalazłam ten punkt.
znalazłam ten punkcior. O, jak się nowe karty pięknie rozsypują w rękach, słuchajcie. Jakość papieru jest bardzo fajna. One są z tych miękkich, ale mam wrażenie mało zniszczalnych. Zaraz sobie porównamy kolorystykę, dlatego że, no ale piękne są. To jest ta klasyka, klasyka. Jego ta pierwsza talia po prostu, no rewelacja. Przy dużym zużytkowaniu zawsze jest tak, że zużywają się te czarne brzegi. Zresztą potem się ma czarne ręce, także tym się nie należy przejmować. Ale słuchajcie, zużyte karty zawsze też mają swoją, swój urok, to chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że tych nie, no trochę poprzestawiane mam. Nie za bardzo, gdzieś mnie głupiec zniknął. Kaj, jesteś głupcu. O, dobra. Słuchajcie, będziemy mieli porównywanko. Tak chociaż mniej więcej, ale naprawdę, jeżeli do torebki macie ochotę na tarota, rewelacja. Ja jeszcze tutaj powiem, że już jakby było w skrzyneczce, to by było po prostu idealne. Ale zobaczcie, no tu mamy może w tej dużej więcej błysku. Natomiast kolorystycznie one naprawdę wyglądają obie talie rewelacyjnie. Tutaj nie można się przyczepić do wydania jakościowego. Ja myślę, że większość z nas to po prostu zna wizerunki, jak one wyglądają, więc to nie jest żadna nowa nowość. Ja oczywiście będę sobie patrzyła, bo to jest trochę tak, że Marchetti ma takie tendencje, że co wydanie, to gdzieś w drobnych szczegółach poszczególne talie kart mogą się różnić. Ale powiem Wam, że no, ale to jest tak malutka wersja. No, zobaczcie, to jest po prostu naprawdę, naprawdę rewelacja. Wizerunki kart to my znamy. Myślę, że te osoby, które oglądają mój kanał, to z Marchettim chociaż raz się spotkały, a że to jest ta jego klasyczna talia, klasyczna wersja, to naprawdę... Ale cudowne mieć takie maleńkie karty. Ja powiem nawet, ten Tarot of Dreams, to on w ogóle jest wielki. Ja mam tą wersję taką kart, to jest chyba 9×11, więc one są spore. A te są maleńkie, zobaczcie, one są wizytówkowe, po prostu. To jest jak wizytówka, to jest wersja wizytówki. No są śliczne po prostu. Do torebki będę miała, no to już będzie, nie dość, że jest to jedna z moich ulubionych talii, to tak naprawdę to będzie taka wersja, która będzie ze mną podróżowała. Muszę sobie tylko własnoręcznie, bo lubię, uszyć jakiś rewelacyjny woreczek na te karty, bo są po prostu przepiękne i przecudowne. Nie są tak lakierowane mocno, jak widać zresztą w odbijaniu światła, ale do jakości grafiki, kolorów, no polskie napisy też fajnie ułatwiają na przykład początkującą sprawę, to ja się w ogóle nie mogę doczepić, a jest tak cute, słodkie i cute i normalnie jednorożcowe, że to się w głowie nie mieści. Ja Wam pewnie całej talii nie pokażę z tego względu, że my ją znamy. Zresztą u mnie na pewno Marchetti jako samodzielna recenzja na kanale już jest i istnieje. Jedyna może szkoda jest taka, że właśnie pudełko my musimy sobie sami zorganizować, bo tak jak tutaj, no to już w takim grubym pudle te karty można sobie nosić. No tutaj, no wiadomo, no wysuwana kieszonka w ogóle, tak, no gdzieś tam musimy zorganizować sami sobie woreczek, no ale zobaczcie, że są piękne. Przerzucę wielkie arkana. Maleństwa, no one są jak wizytówka. Ja myślałam, że ten tarot kieszonkowy będzie taki, jak są karty do gry, czyli właśnie to 7×11, a tu jest normalnie 5×8, jak nic, no nawet bym powiedziała, tak na oko mówię, ale i zobaczcie, i one naprawdę, ja mam takie troszeczkę właśnie, one są troszeczkę cieńsze, może dlatego, że te są pozłacane, ale ja mam jedne karty z takiego cienkiego kartonu, one są niezniszczalne, słuchajcie, także naprawdę to nie dowodzi. Tasować się będzie tak, że będzie pewnie wylatywało mi wszystko z ręki, bo ręka jest przyzwyczajona do dużych kart, tak naprawdę, ale, no rewelacja, powiem Wam, że rewelacja. Chciałam właśnie dojść do małych arkan, czy one też są jakby kolorystycznie
tak poczekajcie, dojdę może do jakiejś... O. No nie, po kolei, bo potem nie podokładam. Na razie jeszcze chciałabym w kolejności, może na przykład taką dziesiątkę buław. No zobaczcie, czy kolory, czy kształty, to tutaj jest praktycznie odwzorowanie. Porównawczo wypada super, tyły, a zobaczcie jak to jest normalnie, kieszonkowa kieszonkowość. No rewelacja. Namawiam Was, bo po pierwsze cena jest żadna jak za karty Tarota, po drugie klasyczna wersja Rider-White'owska tutaj na nich naprawdę no, jest widoczna, Marchetti tak robi. A po trzecie są po prostu tak cute i słodkie, że aż jestem w szoku, że tak cute i słodkie mogą być. Także słuchajcie, rewelacja. Tak się przyszłam pochwalić i zrecenzować. Tak się bardzo cieszę, że w Polsce drukuje się karty. Naprawdę bardzo jestem zadowolona. Bardzo, bardzo. Dlatego, że no wiadomo, my troszeczkę 20 lat za cywilizacją bywamy. A tutaj mamy mini, maleńką, kieszonkową, sweetaśną wersję no, jednego z moich ulubionych tarotów tak naprawdę. A w ogóle to jestem tak przeszczęśliwa, że wygrałam, że to się w głowie nie mieści, ponieważ ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek coś wygrałam. No, także nie dość, że wygrana, to jeszcze słodka po prostu jak nie wiem co. Piękne, rewelacyjne, trzymające się kanonu, pierwowzoru, rewelacja. No i oczywiście zazwyczaj są dodatkowe te karty rozkładów. Też jakby ktoś się chciał naumieć się może. Te dwie dodatkowe czasem są na to, jak coś zginie, żeby tyły były takie same, to wiadomo. No rewelacja. A, jestem przeszczęśliwa i bardzo mi się podoba. No cóż, moi kochani, dziękuję Wam za uwagę. Namawiam gorąco do zakupu. Postaram się link do wydawnictwa umieścić pod filmem, tak żeby można było sobie bezpośrednio maleńkiego swojego własnego kieszonkowego, niedrogiego, naprawdę niedrogiego tarota zakupić. Przy tej akcji każda karta jest inna, kolory, wszystko, nawet same matryce zrobienie, żeby to wydrukować, to jest kupa pieniędzy, także cena jest naprawdę żadna jak za karty. No i piękny lakier na pudełku, tutaj też się nie można doczepić, nie jest to pudełko z gatunku, będę je nosić ze sobą, ale zawsze czy do kolekcji, czy do stawiania kart, na pewno się same karty nadadzą. Buziaki dla Was, do zobaczenia i zostawiajcie swoje komentarze pod filmem, czy Wam się podoba.